brania udziału w tej pracy tej rady byłych instruktorów ZHP. To był pierwszy wniosek, a drugi wniosek to wniosek druhny Zofii z Kręgu Seniorów o wykorzystanie potencjału Kręgu Seniorów Harcerskich w programie Chorągwi Podkarpacji. Dziękuję bardzo. Mamy w takim razie dwa wnioski. Każdy z nich z osobna przegłosujemy, uprzednio umożliwiając dyskusję, jeżeli takie głosy tutaj będą. Po przegłosowaniu cząstkowo tych wniosków przegłosujemy całość w postaci uchwały w sprawie wniosków szczegółowych naszego zjazdu. W takim razie otwieramy dyskusję. Czy są jakieś głosy w sprawie tych dwóch propozycji, które wpłynęły? Rady Przyjaciół Harcerstwa jest jak najbardziej zasadny, tylko proponowałbym taką drobną zmianę redakcyjną, żeby on brzmiał w ten sposób i zaproszenie w jego skład między innymi byłych instruktorów harcerskich. Bo drugie duchowie, taka Rada Przyjaciół Harcerstwa ma sens, powiem brutalnie, jeżeli są w niej VIP-y, czyli są decydenci, którzy decydują o pewnych sprawach w regionie, w mieście, w powiecie, w województwie, wtedy to ma jakieś przełożenie. Natomiast byli instruktorzy harcerscy mają też mogą oczywiście działać w naszej organizacji, teraz Ukraina Starszyzny, czy w tej chwili mamy ten program 30+, który to się otwieramy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby byli instruktorzy działali w Radzie Przyjaciół Harcerstwa, ale chciałbym, żeby ta formuła rady była otwarta przede wszystkim na naszych lokalnych samorządowców, którzy naprawdę mają możliwości wspierania harcerstwa. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Dobrze, rozumiem, że w takim razie głosów w dyskusji. To jako taka poprawka redakcyjna, myślę, że spokojnie komisja to może tutaj wprowadzić. W takim razie poddam pod głosowanie te obydwa wnioski, każdy z osobna, bo każdy tutaj ma prawo się z głosowaniem wypowiedzieć. No i potem całościowo przegłosujemy to jako uchwałę zjazdu w sprawie wniosków szczegółowych. W takim razie kto z druhen i druhów jest za przyjęciem wniosku dotyczącego powołania Rady Przyjaciół Harcerstwa składającego się między innymi z byłych instruktorów? Tam proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głos wstrzymujący, jeżeli dobrze widzę. To w takim razie wniosek mamy przyjęty. I drugi wniosek w sprawie zaangażowania, czy wykorzystania potencjału naszych seniorów. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No, obydwa wnioski przeszły i teraz pro forma poddam pod głosowanie całość tej, co się nazywało, uchwałą zjazdu w sprawie wniosków szczegółowych. W takim razie kto z druhów, a nie druhów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. W takim razie komisji uchwali wniosków za wykonaną pracę. Komisja wyborcza, mamy nadzieję, też już zakończyła swoją pracę. Poczekajmy na ogłoszenie wyników wyborów. No i czekamy w takim razie na komisję skrutacyjną, która po powrocie przedstawi nam wyniki głosowania do Rady i Komisji Rewizyjnej naszych forum, a następnie odbędzie się głosowanie nad składem Sądu Harcerskiego forum. Głos w dyskusji chce zabrać Mirosław Broń, oddaję mu w takim razie głos. Drodzy druhowie, przyjęliśmy program na następną kadencję i jednym z przyczyn do realizacji mamy usprawnienie funkcjonowania specjalności. Chciałem wyjść naprzeciw już ewentualnemu zapotrzebowaniu i chciałem powiadomić, że półtora roku temu państwo uwolniło konieczność posiadania uprawnienia stopnia żeglarza jachtowego
do prowadzenia jednostek pływających do 7,5 metra długości po pokładzie. Są to już duże jednostki, jednakże w sprawowaniu naszej misji, jeżeli chodzi o zapoznawanie się z żeglarstwem między innymi, nie możemy prowadzić zajęć bez uprawnień. W związku z tym chciałem zaapelować do wszystkich tutaj obecnych, żeby przekazali wici dalej do chówców w sprawie zapotrzebowania na kurs na stopień żeglarza jachtowego po to, żeby wzmocnić środowiska w całej Chorągwi, żeby na bądź jakich jeziorach czy zalewach można było prowadzić praktyczne zajęcia z żeglarstwa. Zbieram od dzisiaj te zapotrzebowania i w pracy przyszłych zespołów będziemy się starali to po prostu realizować. W zależności oczywiście od zapotrzebowania poszczególnych środowisk. Dziękuję.